Okej. Cześć, witajcie w 21 odcinku serii Sama. A kurde, to jest nieśmiertelne. Trzeba nawalać do tego. Ale czego trafię z tej jebanej armaty? A on jest takim jakby Witchbride'em, tylko potężniejszym. No nie, nie robi się tak, nie unika się moich pocisków z armaty. Dobra, zaczyna strzelać. Zraniłem go? Tak, zraniłem go. O, nie, uciekł w ostatniej chwili. Ale na szczęście on nie za bardzo umie mnie trafić. Kurde. Tak to go nie trafię. Podzielił się znowu na dwie części. Nie wiem, co to za dziwna walka z bossem. Jest całkiem ciekawa. Można zestrzeliwywać jego pociski, ale wystarczy właściwie łazić w kółko i wtedy już nie za bardzo może trafić. Ojej, dostałem. Ale nie wiem czym. Chyba od tyłu dostałem. Musiałem dostać od tego z tyłu. Muszę zdetonować materiały wybuchowe. O, jego nogi się zezłościły. I co teraz? Teraz można do niego napierdzielać znowu. Okej, kopia wybuchła. O, jest dosyć wytrzymały. Kopia poleciała, ona chyba też umie strzelać niestety. Jeśli się jej szybko nie pozbędzie, tak mi się wydaje. Ale na szczęście nasi towarzysze strzelają do każdej z jego postaci. To jest całkiem przydatne. Okej, to się stało nieśmiertelne. Dobra, tam jest jego kawałek. Dobra, jego ciało nie umie się leczyć. Ale teraz jest chyba nieśmiertelne, tak zupełnie. Okej, może piłą łańcuchową. To zranie. Niedobre pytanie. Chyba z Devastatora powinienem z nim walczyć. Oj, mam trochę mało HP. Na szczęście tutaj znajdźki leżą. Tak, wiem. O kurde, no nie zdążyłem, co za frajerstwo. Ja powinienem się chyba blisko tego czegoś trzymać po prostu. Dobra, Devastator, że dobra broń na niego. A, on piorunem czasami wali. Poza rzucaniem losowymi śmieciami, którymi nic nie robi. O, i za drzewem się ukrył z felu. Dobra, gdzie jest jego... gdzie są jego nogi? To jest kopia. On sam jest tutaj, o. Znowu się wrednie ukrył. A, tam są jego nogi. One też się poruszają niestety raz na jakiś czas. O. Czyżby znowu miał... A, można dwa naraz dynamity na przykład rzucić. Jeśli się jest pewniejszym siebie. O, znowu mnie piorunem trafił z felu. A, i trzy bombki teraz i dopiero mu za damage'a zadało to. Ojej, ale on też mi niestety damage zadaje. Dobrze, że mogę się wyleczyć gdzieś tam. O, na przykład tutaj. Cholera, ale te jego pioruny są strasznie dziwne, nie wiem jak ich zupełnie unikać. No kurde, pojawia się gdzieś z dupy i trafia mnie instant. No kurde, teraz nawet biegłem w bok i tak mnie trafił. Co to ma być po prostu? Ja mam tego unikać, czy mam po prostu, nie wiem, dostać tym i mieć nadzieję na to, że ta walka potrwa krócej i nie dostanę tyle razy, żeby zdechnąć. No ja pierdolę, ty gościu, co to za skurwysyństwo. Dobra, spróbuję się teraz tym razem wyleczyć i postrzelam do niego z miniganu na razie, bo tym się dobrze rozwala jego pociski.
O, a, bo on strzela przed nas. Czy to o to chodzi? Ja pierdolę, jeszcze unikać wszystkiego syfu razem z nim to jest trochę trudno. To mnie pewnie zaraz zabije i cała walka pójdzie na marne. Dobra, gdzie jest jego ciało? Gdzie jest jego ciało? Tam jest. Jezu, nie dobiegnę do niego. Albo dobiegłem, ale zadałem mu tyle co nic obrażeń. Przecież on mnie za chwilę zabije. No dosłownie mnie za chwilę zajebie, a ja nie mam się już jak leczyć. To za okrutna gra. Dobra, teraz mnie nie trafił. A, tu jest leczenie, muszę je szybciutko zdobyć. Zanim mnie zabije. I to będzie ostatni raz, kiedy się wyleczy. Okej. Czy mniej więcej wiem już jak tego syfu unikać. Jego kopię trzeba zniszczyć jak najszybciej. I teraz tylko zadać mu sporo obrażeń i zlokalizować nogi. I wypalić mu te nogi. Okej. Dobra, udaje się, udaje się. Jednak aż tak bardzo nie ssę jak myślałem. Dobra, teraz rzucanie śmieciami. No nie powinien był mnie tymi śmieciami trafić. To był fail. Dobra, muszę go zabić na 8 HP, czyli nie mogę zostać trafionym ani razu. Kopia, szybko zabić. Zupełnie niefajne. Nie mówiąc już o tym, że on się zamienia w parę kopii, które irytują obluj. No gościu, to nie jest w ogóle zabawne. Walka z tobą jest zjebana po całości. Będę sobie robił zapisy co chwilę. Wybaczcie, że tak zeskamuję. Ale uważam, że ten poziom jest zupełnie idiotyczny. Bo można tej walki bardzo w cholerę trudno jest przejść normalnym sposobem. Natomiast siedząc za murkiem i mając wszystko w dupie, można to przejść z łatwością. Nie obrywając niemalże wcale. Dobra, gdzie jest jego... Chyba część tu jest. O, i skończyła mi się amunicja do Devastatora. Dobra, i chuj. To, co się tu odpierdala, to jest niebagatelna żenada. On nie jest chyba w ogóle spowolniony tym spowolnieniem czasu, tak mi się wydaje. Dobra, udało mi się przeżyć troszeczkę dłużej. Widzę, że HP się tutaj odrodziło. To wcale dużo mi nie pomoże, bo 25 HP to jeden raz albo dwa razy. Znaczy, kurde, żeby dwa to by było dobrze. Ja już to wszystko straciłem. Dobra, czy tutaj można się fizycznie za tym ukryć i nie zostać przez niego zamordowanym? A który jest ten prawdziwy ten? Ile on ma HP? No to jest jakiś nieśmieszny żart. Boże, nie wiem jak ja to zmontuję, bo walka na odcinku będzie trwała jakieś 8 minut albo krócej, a 20 minut w to grałem i umierałem co 5 sekund, więc muszę wam przyznać, że jest to chyba najgorsza walka w serii samie jakimkolwiek ze wszystkich i była bardzo żenująca, muszę przyznać, słabo zrobiona. Wielu ataków się niemalże nie da unikać i polega ona bardziej na naspamieniu wszystkich gadżetów naraz po to, żeby zadawać mu ogromne obrażenia podczas spowolnienia czasu. Podwójną armatą, która i tak robi mu mało obrażeń, więc jest to niebagatelna żenada. Hollow words will you immortalize this momentary triumph? I lost my shoe. What?
That's hardly. Deconstruct that. You, my friend, are mad. But sometimes there is something divine about your madness. Just doing my job, Father. Now let's get that Grail and get out of here. Samuel, I am certain now it is not Grail. Grail was intended to heal wounds of the world. This is something else. We came all this way. Let's at least have a look. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, jak bardzo dzisiaj jestem negatywny, ale... Nie na takiego serwisu sama liczyłem. Miejmy nadzieję, że następne poziomy nie będą, czy następne bossy nie będą aż takie zjebane. Pff. No to jest nawet zabawne. Now what? We must perform ritual, but I think it is unwise. Listen, Padre, if you don't want to do it, me and my friend C4 can always do it our way. No, that's fine. Please don't. My way's faster. It may be Catholic heresy, but I feel bad enough that we blew up Vatican. Let's see. Avert the judgment of the saint. Avert the judgment. Ah. Blind the divine messenger. Invoke the mark of Saint Peter. Peter was crucified upside down. Cóż to? O, i znaleźliśmy arkę w przypadkowej katedrze. The ark. I can feel its power. Here's hoping it doesn't melt my face off. No, to różdżka ze z wężem. It's a stick. Do not touch it. This artifact was placed in the Ark to shield the world from its evil. He's right. Don't touch it. What the hell? Stand down, Stone. We're taking over from here. Brand, what are you doing? Sir, we succeeded. This is the artifact. Why are these pendejos pointing their guns at us? Oh, you people. You were so dumb. This whole fucking planet. All sheep. No wonder mental is winning. You believe anything you're told. I didn't even need to invent General Brand. You already believed in him. He's that tough old bastard who doesn't play by the rules. But if we trust him, he'll do what needs to be done. So you sold us out? I recognize the true order of things. It's time for me to be on the winning side. Humanity had its chance. They should have joined Mighty Tahum, like the Kanum and the older races did. I will present this offering, and the power that lies within it, as a tribute to our Lord Tahum, the Magnificent! And they say I'm insane. I'm not insane. I'm just a pragmatist. There's a hierarchy to the universe, and I'm about to get a promotion. Jasne. To się na pewno dobrze skończy dla ciebie. Hell. Behold! I am the beast of the apocalypse, the lord of despair! I am the last human! Grant us strength, O Lord, before these the soldiers of darkness.
For we struggle not against flesh and blood, but against powers and principles. Silence, priest! Do you fear the word of God? What does your God say now, Father? He says, fuck you. I'm gonna kick your ass so hard you can kiss your own ass. To było idealne. O cholera. You son of a bitch. Oj, sam to umie bardzo poważną sytuację zmienić w żart. Fajnie pyka. Macha łapą po prostu. Świetna animacja. A to są chyba jego wspomnienia sama. Look who's awake. Tia. Co za frajer. Oh, look who's dead. Chyba nie byłby od tego martwy. Czy będziemy musieli strzelać teraz do ludzi? Stop shooting. I want him alive. Czy on się zrobił jeszcze większy, czy mi się tylko wydaje? A nie, nie wiem. If you jump, you die. And even if you don't, your team's processed. You're alone. War's over. To give up. My team may be harder to process than you think. I doubt it. Seriously though, Sam, it's a good deal. You'll have a much better life as Mental's pet than if you stay on this planet. No thanks. I gotta go. Things to do, people to kill, but don't worry, we'll meet again, I promise. Strasznie długie te kawsenki. Myślałem, że trochę krócej tego będzie, trochę mniej. Where the hell am I? No właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie to kurwa jest? A boat! Finally, I get lucky. Now I just need to get into the water. Jakieś Antarktydzie czy? Maybe it's still okay. No jasne. Jasne, chciałbyś. Another boat, beautiful. Okay, listen. You just stay up there until I come get you. Chciałbyś. Ah, tak. Znowu strata broni. Co prawda już to było w poprzednich samach, więc no nie jest to nic strasznego. Przynajmniej dla mnie, ja nigdy nie miałem z tym problemu, żeby znowu sobie postrzelać pistoletami czy czymś tam. Tutaj może coś jest. No cóż, kadstynki zajęły sporo, ale walka z bossem właśnie nie trwała jakoś super długo, więc czy to trzeba przeskoczyć? Coś się stanie, jak wpadnę do wody? A, bardzo szybko się zamrożę. Więc lepiej do niej nie wchodzić, nawet na chwilę. Znaczy, na chwilę to można, ale nie na żadną dłuższą. Dobrze, że tu można spokojnie wyjść. Nie jest zbyt stromo. Co to ma być? O, to arachnoid. I to czerwony. Co ciekawe. I kliry. Na szczęście dwie strzelby tak jak burura, więc można sobie z łatwością z nimi poradzić. Pojedyncze zdrówka, które oczywiście wezmę. Więc musimy udać się do platformy.
O, jest i wyrzutnia rakiet praktycznie od razu. I co tu mamy? Co to jest? Ty to wziąłeś, czy nie wziąłeś tego? Nie wiem, może to jest ulepszenie wyrzutnie rakiet, czy co? Tylko, że już je mam, więc tego nie weźmie? No nie wiem, nie wiem, nie mogę podnieść, to nie mogę, nie będę się nad tym zastanawiał. Bo i tak bym pewnie do niczego nie doszedł. O, tam była ukryta jakaś amunicja za górką, ale to do strzelby to. Tam jest sporo i tak. O, jak się bardzo cieszę, że znowu jest spokojniejsze miejsce. O nie. O nie. O nie, dwa skrabżaki. Jeszcze ognisty frajer. Muszę się skupić trochę na ich unikaniu. Albo po prostu. Przecież ja mam wyrzutnie rakiet. Co ja odpierdzielam w ogóle? O Jezu, on już tu przyszedł. No i co najgorsze, nie on, tylko jest ich tu kilku. Ale fajna ruska muza. No, zajebista. Nic nie mówię, niestety było trzeba przetrwać poprzednią walkę z bossem i bardzo niefajny poziom, żeby teraz dojść do fajniejszego. Ach, nie miałem takich dylematów w poprzednich samach. W poprzednich mi się wszystkie mapy podobały, czy walki z bossem były znacznie przyjemniejsze, a tutaj to był jakiś syf. Że jakbym wiedział, jak się go unika, znaczy wiedział. Jakbym przynajmniej minimum wiedział, jak się go unika, to by było trochę łatwiej i lepiej. To chyba ta łódka jest, co się tu rozwaliła. Jak mi się wydaje. To by walka była troszeczkę przyjemniejsza. Dobra, knumy. Knumy są groźne w miarę. Ale pojedynczy knum nie jest zbyt groźny. Znaczy, serio, same trójce knumy były znacznie groźniejsze niż są tutaj. Pojedyncze. Bo tam... no, nie można było strzelić pięcioma rakietami naraz na przykład. Czy w ogóle nie można było dwóch armat mieć ani nic takiego. I właśnie dlatego teraz, skoro są mniej groźne, to sypią nam ich po 5 na raz. Albo po 10. Now to get to the main deck. Ciekawe, co tu znajdziemy, że to jest ruska muza. Platforma była po rusku pod... O, cholera, nie zauważyłem go. A platforma była po rusku podpisana, więc... Więc jesteśmy gdzieś w Rosji. Pewnie w azjatyckiej części, gdzieś tam na Kamczatce może. Albo coś takiego. Co to miało być? O, kolejny pajączek. Tutaj się ukrywają. To prawie jak horror. Prawie. A tu jest wejście na górę, ale jest i zejście na dół. Ja sobie zejdę na dół na razie, bo na dole nic nie ma. Aha, myślałem, że może coś tu będzie. To najwyraźniej nie. Na górę wejdzie się później, teraz trzeba poeksplorować. I would like to register complaint regarding system for registering complaints, which is reminiscent of 21st century computer game audio log system. It is primitive way of communicating important information in crisis situation. I wasn't gonna say anything, but the man has a point. Pepega. Dobra, jeszcze jest parę tych deków. To już klikałem, z tego co pamiętam, to jest właśnie ten complaint, którego słuchaliśmy przed chwilą, żeby się nie pomylił i nie kliknął czegoś drugi raz. A, to jest dolny. Dolny ten, o, dron był. Siema, dron. Żeby tylko jeden dron. Dronów jest kilka, jest jeszcze bomber, który zaraz do rogu wyjdzie, o. Dobra. Kurde, zajebista to jest muza. Przyszedłem tu głównie o po to. Tam na górę sobie wejdę później. Teraz chciałem jeszcze te deki posprawdzać. Mam jakąś taką wielką ochotę poeksplorowania sobie tutaj. Pomimo, że to nie jest główna część sama i raczej nie polegał on nigdy na eksploracji, to ja sobie lubiłem połazić po mapach, gdzie się dało.
Też może to dlatego, że jestem aż za dużym fanem Sama i potrafiłem mu wiele rzeczy wybaczyć, które często nie były po prostu nawet dobre, ani specjalnie fajne. A, na górę tędy nie da się wejść, to dlatego trzeba przejść tędy. Coś tam jeszcze ryczy w tamtej części, ale już pominiemy to. No i dobra, jeszcze ze 2 minutki. Tutaj można? Nie, tutaj jest zamknięte. A co tam słyszałem? To jest dodatkowa misja. Kręte i wąskie przejścia. A co tu można zobaczyć? Drogi Borysie, coś tam, coś tam. A, czyli ten achievement to jest za to? Misję poboczną. A, to już można normalnie iść na górę. I nie ma tu nic więcej ciekawego. No cóż, więc mam nadzieję, że się podobało i w tym momencie zakończę odcinek. I myślę, no jeśli będziecie chcieli, to oczywiście obejrzycie sobie też inne filmy na moim kanale, ale to zależy w zupełności od was. I cześć!